Owulacja jest częścią cyklu miesiączkowego, kiedy jajnik uwalnia dojrzałe jajeczko lub komórkę jajową. Wewnątrz jajnika znajdują się setki tysięcy pęcherzyków. Każdy pęcherzyk jajnikowy jest pustą kulą komórek z niedojrzałym jajeczkiem znajdującym się po środku. Typowy 28-dniowy cykl miesiączkowy rozpoczyna się od pierwszego dnia krwawienia miesiączkowego. W ciągu pierwszych siedmiu dni cyklu kilka pęcherzyków zaczyna rosnąć w tym samym czasie. Te dojrzewające pęcherzyki wydzielają estrogen do krwiobiegu w celu przygotowania wyściółki macicy do ciąży. Około siódmego dnia wszystkie pęcherzyki przestają rosnąć i zaczynają się degenerować z wyjątkiem jednego. Ten dominujący pęcherzyk rośnie i odżywia rozwijające się w środku jajeczko. Około dwunastego dnia pęcherzyk wydziela duże ilości estrogenu do krwiobiegu. Gdy estrogen osiągnie przed i przysadkę mózgową, przednia część przysadki mózgowej uwalnia do krwiobiegu ogromną falę hormonu luteinizującego. Około 14 dnia hormon luteinizujący powoduje, że pęcherzyk przechodzi nagłe przyspieszenie wzrostu. Tuż przed owulacją jajeczko uwalnia się ze środka pęcherzyka. Wybrzuszony pęcherzyk uwalnia substancje chemiczne powodujące zbliżenie jednego z dwóch jajowodów i otoczenie pęcherzyka. Pęcherzyk pęcznieje aż pęka, otwierając się i uwalniając do jamy brzusznej jajeczko z płynem z pęcherzyka. W odpowiedzi, strzępki, drobne fragmenty wystające z końca jajowodu zgarniają wszystko z miejsca owulacji, zawierając przy tym jajeczko. Mikroskopijne rzęski na powierzchni strzępek przenoszą jajeczko do wejścia jajowodu. Wewnątrz ścianek jajowodu skurcze mięśni delikatnie popychają jajeczko w kierunku macicy. Po owulacji komórka jajowa żyje od 12 do 24 godzin, więc aby kobieta mogła zajść w ciążę w tym okresie, musi być zapłodniona przez męski plemnik. Jeśli nie zostanie zapłodniona, jajeczko rozpuszcza się i wydostaje się wraz z wyściółką macicy podczas menstruacji.